Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro. Witam z kolejnym odcinku z Little Goody 2.6. Kompletujemy sobie rozgryweczkę. No i tak, tutaj ogólnie widziałem, że siedzi Muffy. Nie wiem, czy ona teraz wyjdzie sobie. To dziwne, teraz jej nie ma. Ej, to jest dziwne, oprócz... A, teraz tu jesteś, dziadowo mała. No właśnie, jest tu Muffy. I ona teoretycznie, dopóki my jej nie strigurujemy, to się nic nie stanie. No tak, pamiętam, że ona czegoś chciała, ale co dokładnie ona chciała, no tego już nie mogę powiedzieć, bo nie pamiętam. Nie pamiętam całkowicie. Zobaczmy na mapkę, co my mamy tutaj do roboty. Porozmawiaj z ludźmi i poprowadź sobie dalej to śledztwo, ewentualnie idź zagraj w posoły szczura z dzieciakami, bądź pomóż Wilhelmowi z kurczakami. No dobra, to dalej sobie kontynuujemy i rozmawiamy. Myślę, że... Powinnaś wlepić więcej niebieskich kwiatków, Lindo. Czy nie zostawiliśmy tego słupa majowego Frey tego roku? Frey, tak czy inaczej, Freya ma lepszy boost. Nie przypominam sobie, żebyśmy cię zapraszały do tej konwersacji, koleżanko, dziewczyno. Oj, weź, pani Wilmo. Freya... nawet jeszcze tego nie skończyła. Powiedziałabym, że byłoby jej smutno, gdybyś zmieniła to bez jej zdania, bez powiedzenia jej tego, pani Wilmo. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła. Ufam jej osądowi, w sensie jej gustowi. Poproszę ją o... pomoc przy tych wiankach również. Zatem możesz znaleźć więcej błędów w jej pracy, z tego co widzę. Nawet nie prosiłam cię o pomoc w tej sprawie. Najlepiej będzie, jeśli zachowamy spokój. Dobra, na razie tej naszej koleżanki nie bierzemy. No tutaj widzę, że jest Mandy. Chyba tak nazywam Mandy. Czy jest Muffy chyba, co teraz pamiętam. Werner nadal sobie tutaj kraczą. Właśnie, cały czas Muffy gdzieś tutaj sobie lata. No ale dobra, mieliśmy z ojcem pogadać. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ojciec jakoś tam. Ojciec coś tam. Nie trać rozumu, Odile. Myślę, że to będzie najlepsze... dla wszystkich na resztę dnia, pani Odile. Czy wszystko w porządku? Co z nią wstąpiło? Odile po prostu boi się Vronelis. Old Joan, czy stary Joan ma rację. To... ta dziewczyna i jej kuzynka. Na litość boską. To nie jest dobre dla ciebie, Odile. Pomyśl o swoim zdrowiu. Twoje serce nie może przyjąć aż tak dużo. Och, ale nie mogę się uspokoić, Mariel. Pan jest z nami w Kiperbergu. Nie musimy o tym zapominać. Nie możemy o tym zapominać. Powinnaś w niego uwierzyć, pani Odile. Och, to prawda, Odile. Nie możesz tak po prostu dać się zwieść temu, co powie stary Joan. Czy według pani wygląda na czarownicę, pani Odile? Nawet nie wiedziałabym o tym, dziewczyno. W sensie nawet nie wiem, jak wygląda czarownica, dziewczyno. Znaczy, nie byłabym tego pewna, tak. Co to znaczy, że nie byłabyś tego pewna? No i nie denerwuj, Elise. Musimy się nią zająć, w sensie zaopiekować. Nie przejmuj się, skarbie. No dobra. Dobra, tu jest ten koleś do sprzątania. Ale będę robił investigation, yep. Mapie, na razie z tobą nie zagadać. Nie podobał się jej smak jej własnego leku. O! Zgubiłem chyba wątek, bo nie pamiętam, że ona jakikolwiek lek przyjmowała, ale okej. Dobra, idziemy dalej. Prowadzimy to śledztwo dalej, tak? Co się stało z tymi wronami?
skąd one się tu wzięły i czy coś tu jeszcze możemy zrobić. No tutaj chyba gadaliśmy z tym typem, tak, ostatnimi czasy gadaliśmy z tym typem i on tutaj powiedział, że się tą kapustą nie będzie zajmował. I, ale sam chyba miał z tego co pamiętam powiedzieć temu typowi o tym. Uuu, tu coś jest. Założę się, że już się napchały. Mówisz o wronach, panie Guido? Krążyły wokół wiatraka cały poranek, te dranie. A jednak nie przyszły za pierwszym razem po zborze. Powiedziałbyś, że tego nie zrobią? Zatem nie ma powodu stać na straży. Znaczy, on powiedział, że one nawet nie przyszły po to zboże tego razu, tak? I tutaj się go pytamy, czy jest pewne, że one tego nie zrobią. Ewentualnie możemy powiedzieć, że po prostu nie ma sensu, żeby stać na straży dalej, tak? Trzeba przemyśleć. Jeżeli powiemy, że nie ma zatem powodu, żeby stać na straży, a coś się stanie, no to będzie podejrzany, tak? Ale jak się go zapytamy, czy sądzi, że nie zabiorą tego ziarna, to być może wtedy nam zejdzie suspicious, przepraszam. I teoretycznie on może powiedzieć, no faktycznie, w sumie to nie ma sensu stać. I on sobie sam pójdzie, nie? Dobra, to tak powiedzmy. Jeśli do tej pory nie próbowały tego zrobić, kto tak powiedział, Elis? Nie możemy więc, czy odejść od wiatraka, od co? Ach, nie, mówiłam, że może teraz. One nie przyszły po ziarno, ponieważ jesteśmy tutaj, tak sądzę. Znaczy, jestem pewien. One z pewnością by zanurkowały w tym zbożu jeszcze raz, jeśli byśmy tylko odeszli, założę się. Ach, tak, to jest pewne. Tak myślę. Właśnie, ale nie. Czyli po prostu jeszcze to nie jest czas na to. Dobra, tutaj widziałem, że nam coś wskoczyło. W sumie to nic, bo już tu investigation zrobiliśmy, tak? Więc zostało nam tylko i wyłącznie w tej chwili zrobić jeszcze zrobić sobie jakieś zadanko. Zarobić trochę kaski. W ogóle mamy coś kasy? To jest dobre pytanie. 40 tokenów. No spoko. To trochę nam starczy. Myślę, że trochę jedzenia można by było kupić. A jak z tym zdrowiem stoimy? 3 na 5. Sanity trochę mało. Ja to wiem sobie to... Zeziorł, tak? Grape juice. No, połowa sanity. Nie jest dużo. Tak się zastanawiam, czy coś my z tym papkiem zrobimy. Tutaj gadaliśmy ostatnimi czasy. Moglibyśmy sobie sanity więcej kupić. W ogóle tutaj mamy tutaj do żarcia. Mamy Precla, który daje HP. Mamy Akorna, który daje HP. Mamy Chlebek, mamy Lebuchen. To w sumie sporo tego jest, tak? Tutaj nie mamy już chyba co sobie oddać, co sprzedać nawet. Mamy tu jakieś notki, mamy zapałki. Mamy miotłę, którą teoretycznie możemy używać. Mamy latarnię. Dobra. To myślę, że to jest dobry pomysł, żeby dalej sobie kontynuować. Myślę, że moglibyśmy pomóc z chickenami. Z chickenami nie chcę się bawić. Mafi zaraz do mnie coś będzie na pewno chciała. Mafi z pewnością coś będzie do mnie chciała, tylko zastanawiam się, czy chcę jej coś dawać, bo pewnie ona znowu podniesie to wszystko, ewentualnie opuści, więc Mafi wydaje mi się, że jest po prostu możliwością dla nas, żeby sobie to wszystko albo obniżyć. Okej, a czemu tutaj nie mamy włożonego? Ja miałem. Nie miałem. Dobra, Tender Flesh, to już mamy zrobione. Suspicion, przepraszam. Mamy w tej chwili 6 na 10, tak? To trochę jest. Czemu on w ogóle w serduszku tak mryga? Rosmarine, Freya 2, Lebuchen 0. No to myślę, że będziemy raczej we Freye szli. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje.
to co, ryzykujemy, gadamy z mafii? Gadamy z mafii, czy nie gadamy z mafii? No, może byśmy sobie ten suspicion troszeczkę zmniejszyli. No dobra, pogadajmy z nią. Zobaczymy, co ona tam w ogóle będzie chciała. Zobaczymy, co ona tam będzie w ogóle chciała. Gdzie ona jest? Faktycznie tu gdzieś była ostatnio, tak? Teraz patrzcie, że jej nie ma. A tu jest ta mafia, okej. A, to ty! Wystarczy. Nie będę już po prostu tutaj dawała więcej rzeczy. Obiecałaś. Obiecałaś mi troszeczkę Lebuchena. Nic ci nie obiecałem, Mercy. No nie. Ludzie... Już myślą, że to jest dosyć dziwne, Elise. O co wiedziałaś o tych wronach wczoraj? A co? Ty wiesz co? Czemu po prostu nie pójdziesz dalej? Kto uwierzy takiemu, takiej chudej, małej piszczałce jak ty w każdym razie? O, myślę, że stary Joanne uwierzy. Pani Odile również. Och, tak myślisz? Co im w takim razie powiesz? To widziałam. To, co widziałam, jak rozmawiasz z tymi dronami wczoraj. Był tam również jeden jakiś złoty. Czy właśnie tam go nie było? Czemu ty? Podążanie za tobą, śledzenie cię po mieście jest naprawdę świetną zabawą, Elizo. Po prostu wiem, że masz gdzieś schowany Lebuchen, który mi obiecałaś. Mamy Lebuchen chyba. On jest drogi, zresztą chyba 30 kosztuje. Dobra, zobaczmy. Dajmy jej to. A, lepiej trzymaj gębę na kłódkę, rozumiesz? Nie chcę już więcej dodawać, czy dawać powodów do wyobrażania sobie dla tych ludzi, po prostu. Dodawać paliwa na wyobraźnię. Ale dlaczego nie chciałabyś, żeby sobie wyobrażali tego wszystkiego? Zamknij się, Maddy. Po prostu ani słowa więcej, okej? No nie. Będę cicho, ale tak się zastanawiałam. Dałam ci to, co chciałaś, więc odejdź. Okej, ale dlaczego nie przyniosłabyś mi jutro zupy? Precz, Mandy. O właśnie, spadł nam suspicious. Myślę, że dzisiaj już będę bezpieczna. Jak to teraz wygląda? Jak to teraz wygląda? Szczerze? Tak 2 na 10. 2 na 10 bym powiedział. Za ten Lebuchen, jeden suspicious, no mamy niby pół na pół teraz. Przynajmniej to dobre, tak? Dobra, idziemy trochę zrobić kaski, no bo ten Lebuchen nas trochę kosztował. Poczekajcie, bo te jajka były gdzieś tutaj chyba. Te Jondra były tu. Właśnie, ja sobie wyszedłem. Czy należysz do osób, które jedzą dużo jajek, Elise? Zresztą, co jeszcze można innego jeść w tym mieście? Ach, masz dość... Poker 2? Znaczy hog. To nie jest barchlak? A masz wystarczająco na jedną świnkę albo dwie? Jestem pewny. Tak czy inaczej, nie przyniesiesz mi kilku jajek na kolację? Dobra, pomóżmy temu Wilhelmowi. Nie rozumiem troszeczkę tego. Let's have you pitch in for that hawk. What do you say? Że, dobra, zaróbmy troszeczkę kasy na tego wieprza? No to powiesz? Co się wydaje? Jeśli przyniesiesz mi cały kurnik, tak zrobię. W sensie z całego kurnika. Czy chcemy brać pomoc Rosmarin? Nie chcę.
Myślę, że damy sobie bez problemu radę. Chicken Frenzy. Mam nadzieję, że nie jest portole tego. Remove Big Egg. Damy radę. Zamykam się. Kurde, faja. No, w lewo kliknąłem. No kurm. Spadaj na bambus. No, co za... Nie, powtarzam to. No zobaczcie, jak te kury się, kurwa, teraz tak rozbestwiły, nie? No, przecież mnie tu jeszcze nie było. Dobra, wolałem chyba tego rata. Ty kurwa głupia kuro. Masz... No dobra, nie wiem, chyba to w miarę poszło, ale... Ledwo, a... Niby wygramy to, ale... 5 tokenów, czy ja to zrobię lepiej? Zrobię to lepiej. Kurwa, głupia kura. No teraz mi ładnie poszło. No, wypierdzielać. No kurwa, naprawdę? No, przecież... Ma być eska. No, jest eska. Teraz jest dobrze. Nie, już nie chcę resetować. Nawet chyba nam dobrze poszło. No cóż... żartowałem, dziewczyno. Nie musiałaś mi przywieźć całego kurnika. Po prostu zrobiłam to, co mi poproszono, panie Wilhelm. Proszę bardzo, Lis. Na twoją świnię. Na tę wieprzowinę. O, gdyby tylko to wystarczyło na kiełbasę, co dopiero na całego wieprza. Zrobiliśmy 40 chyba, tak? Daliśmy piątkę na powtórkę. Zobaczymy, ile mamy teraz. Ile to wyszło? 95, mieliśmy 35, no to sporo, to sporo nam dali, naprawdę. No, powiem szczerze, jestem zadowolony. 55, dobrze liczę? Dobrze liczę? Nie, co ja gadam, Boże, 65 monet, prosta matematyka. Ale jaja, a mieliśmy... Nie, 70 dostaliśmy? Nie. Kurwa, czekajcie, mieliśmy 40, tak? Piątkę wydaliśmy. To było 35? No, nie, to dobrze liczę. 60 dostaliśmy.
No to, to ładnie, to ładnie. Przecież jesteśmy 40 chyba, no to i tak się opłacało. Kurwa, wiecie co, powiem wam szczerze, że dzisiaj jestem trochę wyjebany z kapci, ale... Ale żeby aż taką walnąć głupotę? Nie powiem, ale no zmęczenie ma swoje niestety problemy. Dobra. Pogadajmy sobie. Rozumiesz, Medi? Ale moja ciocia zamierza... Co znów zrobiłaś, Molly? Gelis, to nie to, co myślisz. Ja nie zrobiłam. A ona ukradła jedną z bułek pani Elmy, którą chodziła sobie na parapecie okna. Nie, to nieprawda. Ona dała mi to i... pani Elma kazała mi dać Molly coś... Znaczy, dobrze po uszach, o tak. Czy cię nie karmi Molly? To skomplikowane. Nie karmi? Ja wciąż rosnę, dziewczyny. Elis... 8 bułek na dzień to nie jest... to nie wystarczy. 8? Tak czy inaczej, misji. Jestem Muffy. Dlaczego nikt z was nie może... Kradzież nigdy nie jest usprawiedliwiona. Jasne? Możesz przyjść do mnie, jeśli będziesz kiedykolwiek czegoś potrzebowała. Hylebuchen. Jeżeli tylko by Elis była tak miła jak ty. Dlaczego ty? Może najlepiej będzie, jak pójdziesz do domu odpocząć, Lebuchen. Pójdę z tobą, a potem możesz dać mi troszeczkę presli. Na litość boską, Mindy. Dlaczego nie pójdziesz po prostu i nie zapytać babci Gretel? Powiedz jej, że cię przysłałam, ona wszystko da ci, co będziesz chciała. Hurra! Hurra! Dobra, widzę, że tutaj nasza Rosemarine sobie siedzi. Zapiszmy w ogóle grę. Widzę, że jeszcze będziemy mieć trochę akurat czasu i trochę rzeczy do roboty. Dobra, progres zapisany. Spotkaj się z Freją. Village Inn, okej. Boże, inn w tawernie? Tak. Znaczy w gospodzie. To jest gospoda. Ewentualnie możemy sobie zrobić więcej kasiuty, tak? No dobra, no ja będę bardziej chciał właśnie do niej iść, żeby nie było. Tylko może sobie pogadajmy jeszcze? To tak jakbyś nigdy nie miał gorączki, stary Joanie. Chłopak wołał do wiedźmy, Metildo. Gdzie dokładnie usłyszałeś takie bzdury, panie Joanne? A Elis, w końcu, ktoś z kim można porozmawiać, znaczy przemówić do rozsądku, myślę tylko temu głupkowi. Sama Elizabeth powiedziała, że chłopak majaczy u dziewczyną. Pani Elizabeth nigdy nie powiedziała nic o wiedźmie, panie Joanne. Powinieneś przestać rozpowszechniać takie bzdury w tym mieście. Ludzie są już wystarczająco spięci, Joanne. Stary Stefan nas przed tym ostrzegał, Matildo. Jeżeli mogę zapytać, stary Joanne, co jest takiego specjalnego w słowach starego Stefana? Muszę powiedzieć, że również jestem ciekawa. Stary Stefan wiedział, że Kieferberg zmierzy się z wieloma próbami, dziewczyno. A teraz widzimy je tuż przed naszymi oczami. Ale co w końcu o tych wiedźmach? To prawda. Jeszcze nie widzę związku z tym wszystkim, Joanne. Czas wszystko wyjaśni, mówię wam. Stary Joanne. Dobra, tu mamy kolejne. No ale nas nie interesuje, tak? Nas to nie interesuje, mamy 95 tokenów.
dosyć sporo. Pójdziemy jeszcze sobie oczywiście do naszego młyna, do naszego wiatraka i zobaczymy, czy tam coś się dzieje. Na przykład sobie pogadamy z tymi ludziskami. O, muszę przeprosić... muszę cię przeprosić, dziewczyno. Mnie, pani Bernard? Jeśli byśmy ci uwierzyli zeszłej nocy, moglibyśmy się przygotować. Szczerze powiedziawszy, nie widzę nawet, jak moglibyście się przygotować, jeśli mam być szczera. Na początku mogliśmy zamknąć spichlerz. Zastanawiam się, dlaczego one tutaj siedzą w bergu. To rzadki widok, to jest pewne. Czy widziałeś tutaj wcześniej wrony, Bernard? Dawno, dawno temu. Prawie 20 lat temu. Nie było jednak tak źle jak teraz jednak. Lepiej pogadajmy z ojcem Hansem. O czym, panie Heinrich? Kieferberg potrzebuje... takiego, wiecie, takich wskazówek, Elis. Muszę się zgodzić, Heinrich. Gustav... stara się znaleźć wspólne porozumienie z ojcem Hansem również. To prawda, że ojciec Hans nie wydaje się zbyt zaniepokojony. Ale musimy mu powiedzieć, że jego ludzie go potrzebują. Ja się wydaje, że ojciec Hans nie jest zbytnio zaniepokojony, ale musi wiedzieć, że po prostu ludzie go potrzebują w tej ciężkiej próbie, w tej ciężkiej chwili. Dobra. Lepiej nie podchodź, dziewczyno. Tylko Bóg wie, co tak naprawdę... Czekajcie. Co? Tylko Bóg wie, co mogłoby się stać, gdyby ta broszka od ciebie spadła? W sensie ta broszka co najoma? Nie robi pan z tego zbyt dużej afery, panie Tristian? Nie, on ma rację, Elis. To niebezpieczne. A, tu chodziło o to, że nie wiadomo, co by się stało, jakby zobaczyły twoją broszkę. Myślę, że błyszczy. Nie mogę się uspokoić, jak myślę o tych wszystkich bronach latających wokół. Gorączka Apfela również. Co jeśli jest zaraźliwa? Apfel czuje się już znacznie lepiej, panie Tristian. Panie Tristianie. Ojciec Hans namawia nas do zachowania spokoju. Po prostu musimy dbać o nasze obowiązki, nic więcej. Ale łatwiej powiedzieć niż zrobić, Ludwik. Panie Tristian. Była tutaj po prostu kradzież, Tristian. Nic dziwnego, jeżeli chodzi o to. A gorączka Pfera po prostu była gorączką. I założę się, że te wrony wkrótce również zrezygnują z naszego ziarna. No, nie jestem do tego przekonany, Ludwik. Dobra. W takim razie tu już mamy wszystko w porządku. Idziemy teraz do naszej koleżanki. Idziemy do tawerny. Do gospody, bo inn to gospoda. Ja cały czas zapominam, że inn to jest gospoda. Gospoda, karczma, jak zwał, tak zwał. Dzień dobry. Tutaj jest. Spędź z nią trochę czasu, mam inne rzeczy do roboty. Dobra, spędzimy czas. Naszą koleżanką. Dobrze się bawisz, prawda? O, Elis. O, tak się cieszę, że jesteś tutaj. Prawie traciłam rozum. Pani Wilma sprawiała ci kłopoty. Idę o zakład. Nie chcę być wredna, ale może być ona troszeczkę nachalna. Źle wychowana i niewdzięczna. Taka jest. Elis. Wszyscy w Kieferbergu zgodziliby się ze mną i tobą, jestem pewna. Usiądź teraz. Po prostu przestańmy mówić o pani Wilmie na chwilę. Z
znosisz zbyt wiele od tych... zbyt wiele nonsensu od tych ludzi, Freya. Nie mam wielkiego wyboru. Tak ja to widzę. Tak, masz, Freya. Ludzie zawsze chwalili mnie na lewo i prawo, Alice. Nie mogę pomóc, ale czuję, że powinnam sprostać ich oczekiwaniom. Myślę, że nie musisz żyć dla kogoś, żeby coś komuś robić. Musisz o tym wiedzieć. I po prostu nie zrozumiesz, Alice. Ogródki naprawdę najbardziej ci odpowiadają, prawda? Tak. A, unikasz tematu, Freya. Niecelowo. Okej, okay, jeśli nie mówisz poważnie... Znaczy, nie mówisz poważnie o tym wszystkim, Freya. It very much is, Freya. Rozumiem, że nie rozumiem. It very much is, Freya. Po prostu, że to tak jest, Freya? To rozumiem. A, dobra, czekajcie. If you're not serious about this, jeżeli nie bierz tego wszystkiego tak na poważnie, może w tym koncepcie. Dobra. I tak będzie. Znoś te bzdury ile chcesz, Freya. Och, wiem, że to głupie. Szczerze, czasami jesteś raczej bezmyślna, wiesz? Postępujesz bezmyślnie. A, do zobaczenia. W mieście? Nie, przepraszam, źle. Ty inaczej widzisz to miasto? Nie, do zobaczenia w mieście, dobrze tłumaczyłem. To już było zakończenie rozmowy. Do zobaczenia później, coś takiego. Dobra, mamy noc. Mamy ciemną noc. Meet Freya at her house. Tak, czekajcie, włączyłem sobie przypadkowo Steama. Włączyłem sobie przypadkowo Steama, bo wcisnąłem na padzie środkowy klawisz. Dobra, no to tak. Metal Butchen at the bakery. Have dinner with the rosmarine. Mamy albo wziąć kolację, czy zjeść kolację z rozmarin, ewentualnie spotkać się z Le Butchen. Pytanie, czy jak się spotkamy z Le Butchen, to przypadkiem na mnie minie czas, ale chyba nie. Ja jeszcze oczywiście przyszedł sobie... Bo jestem głodny. Jedzmy sobie chlebek. Chlebek zjedzony. Zejdźmy sobie jeszcze do tej oczywiście... Do tej... Szczury są, myszki. Ale zobaczcie, no teraz nie możemy z tym nic zrobić. To jest chyba to samo. Tak, to jest to samo. Ale tu jest dziwne, że tutaj nie mamy nic do zrobienia. Zazwyczaj wcześniej mogliśmy sobie znaleźć informację, że to jest jakiś tam po prostu miastowy... No, miastowa studnia. A teraz nic. Nic, zupełnie nic. Zastanawiam się, czy by nie kupić sobie przypadkowo coś na Sanity, bo teraz jak oczywiście będziemy szli na noc, no to przydałoby się coś mieć, tak? Practice soap. Ona chciała zupy, tak? Ona chciała zupy. Udychu, grape juice. Kurde. Dobra, kupmy ten olej świętej Wielpurgi. Myślę, że to spoko. Pieczony indyk. Indyk pczółki to jest indyk, tak? Tak. Ointment. Zastanawiam się, kurczę, czy żarcie? W sumie żarcie mi się przydało. Dobra, do widzenia. Well, no. Idziemy się mu spotkać z Le Butchen. Le Butchen. A co tu robisz, stara babo? Skajdo przyjedzie.
Och, to był długi dzień, czyż nie, kochanie? Dla ciebie też, pani Mechildo? Niezupełnie. Miałam wcześniej cudowną drzemkę. Ach, nie pamiętam, kiedy ostatni raz brałem jakąkolwiek drzemkę. No, nazwijmy to przywilejami starości, moja droga. Nie ma ich wiele, ale wykorzystuję to w pełni. Jest pani wesoła, pani Mechildo. Ach, większość bronz zniknęła, to dlatego, Alice. A, to ulga, muszę przyznać. Zastanawiam się, dlaczego. Czyż nie? Oczywiście, pani Mechildo, oczywiście. Znaczy, dlaczego zniknęły? Ale pójdziemy jeszcze do wiatraka, no bo jeżeli one tam zniknęły... Być może my coś w tym wiatraku będziemy mogli teraz wymyśleć, tak? No tu jeszcze w ogóle coś jest, zobaczcie. O, kolejna, jeszcze jedna, rozumiem. Huh? Powiedz, o co się z nim spotykasz? Myślę, że to chyba nie twoja sprawa. Pozwól mi jednak ci coś powiedzieć. Porzuć wszystko, co myślisz, że wiesz o sobie. Co to ma znaczyć? Tutaj nie ma litości, nie ma ilości determinacji, która może cię od niego osadzić. Kiedy będziesz w tych lasach, kiedy przejdziesz przez te drzwi... Co? Zostaniesz z niczym innym, jak tylko wstrząsającym żalem. Dlaczego ty mi to wszystko mówisz? Okej. Jabłkowy strudel. Ale sanity nam spadły troszeczkę. Zobaczcie, że w końcu się tutaj ludzie rozstali, odeszli stąd. Rozmarin ma rację. Muszę znaleźć sposób, żeby się dostać. Pytanie po mieście powinno wystarczyć, ale... Właśnie, ale co? Stół roboczy znajduje się na zewnątrz, zwykle używany przez mieszkańców Kiverbergu do... torbowania, w sensie pakowania nowo zmielonej mąki. Świeżo zmielonej mąki. Dobra, ale tak, z tego co widzę, to tutaj możemy chyba więcej znaleźć, niż mi się wydawało. Być może my troszeczkę za późno tutaj to wszystko zwiedzamy. Może by było, czy dało radę wcześniej coś pozwiedzać? No cóż, zobaczymy. Być może coś jeszcze znajdziemy. O, nie wiem dlaczego, ale uwielbiam ten zapach. Kilka łodyg kukurydzy stoi wysoko, a ich liście są żywe i ciemnozielone. Bla, 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 bla. Rebarbar. Dobra, w takim razie widzę, że tutaj już chyba nic nie znajdziemy. Chociaż może tu jeszcze nie, tutaj też nie. Tu już raczej wszystko będzie... w porządku. To będzie co? Ja tak sobie patrzę, bo... wiadomość, przepraszam was. Robię. Was, dobra. Już. Czasem muszę być pod telefonem po prostu i wiecie, tak czasem bywa. Dobra, no to wychodzi na to, że idziemy się spotkać z The Butcher. No idziemy oczywiście zjeść kolację z Rosmariny. Rosmariny, jeszcze tu sobie pogadamy. No, wszystko będzie w porządku, jestem pewna. Wszystko w porządku? Rozmawiamy, no, o Kiverbergu, Elise. Gajdo nie może... się zdecydować o odejściu. Co jest trochę dziwne. Chcesz, żeby... Czy chcesz odejść, pani Brunhilda? Cóż, nie mogę powiedzieć na pewno, ale...
to że szkoda, prawda? Ludzie chcieli się tu przenieść. Ludzie chcieli się tutaj przenieść. Nie w okolice. Rozmawiałem też o tym z Finnem. On jest raczej niezdecydowany. Wszyscy wiemy, gdzie ląduje ten cały argument, czyż nie, Elis? Tak myślę, pani Mario. Och, jestem tak rozdarta. Przyszłam tutaj z Pimmeldorfu po tym wszystkim. Jeżeli miałabym teraz wrócić... Och, wystarczy Brunhildo. Po prostu tracę już zmysły. Dobra. Idziemy. No ale oni tutaj wszędzie, kurde, stoją. Och, idziesz do domu? Niech będzie pan spokojny, panie Bernardzie. Właśnie idę do domu. Boisz się, że dziewczyna zostanie zabrana przez wronę, Bernard? Och, lepiej nie żartować, staruszku. A co z wami dwoma? Ciągle martwicie się o te wrony? Och, chciałbym, żeby już odeszły. O to chodzi. Po prostu tu odpoczywają, powiedziałbym. Nikogo nie skrzywdziły, albo nie próbowały czegokolwiek ukraść innego. To nie jest tak, jakby to było konieczne, panie Bernard. Nie pasuje to wszystko dla mnie. A propos, martwię się o Eugina. Eugina. Eugene? Eugene? Któryś z was próbował mi tam powiedzieć Eugene albo Eugene? Eugene chyba. Chyba Eugene to było. Tak. Ktoś w komentarzach pisał, że to się czyta Eugene. Eugene? Eugene? Eugene chyba. Nie jestem pewny. Nie jestem pewny. Był dziś raczej... Czy był raczej wesoły dla kogoś, kto jest... Kto byłby okradziony, nie sądzisz? Myślę, że dla mnie wydaje się w porządku. Ludzie go lubią, Elis. Często wprowadzają cię w błąd, myśląc, że są w dobrym zdrowiu. Dlaczego pan tak myśli, panie Wilhelm? Eugene nie dzieli się swoimi przemyśleniami, dziewczyno. Chłopak jest taki sam jak zawsze, jakby nic się nie stało. Musimy mieć pewność, że nie będzie on po prostu sam przez dłuższy czas, żeby on... No, sobie nie zrobił krzywdy. Dobra, moi drodzy, bo widzę, że już jest 43 minuty, no ja i tak ten odcinek dzisiaj wstawię pewnie około 19, jak nie później. Oczywiście się spóźniłem z tym odcinkiem, więc muszę już kończyć, muszę go jeszcze obrobić i ogarnąć. Więc to było na tyle, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grounda z Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. The Little Goody 2. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!